Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Biszkopter, dziś jesteśmy oczywiście na CSGO Skinsie. No i co, kochani, pamiętajcie, że w moim kodziku oczywiście do nikogo, do niczego nie namawiam. Jeśli macie skończoną 18 lat, to bardzo serdecznie zapraszam. Nudzą cię twoje stare skiny, chciałbyś sprawić sobie nowe? Wpadaj na Pirate Swap, na który możesz wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie znajdziesz masę skinów oraz zadania, za które możesz zgarnąć sianko. A z moim kodem Biszkopter otrzymasz 35% więcej bonusu do ładowania. Więc na co jeszcze czekasz, powiedz mi? Na co jeszcze czekasz? Jeśli nie, no to nie. No i co? Pamiętajcie również tutaj o konkursikach. Są tutaj zrobione konkursiki dla was, więc bardzo serdecznie również zapraszam. Tutaj macie na USP Neo Neura, na Auga Syd Mead i możemy sobie tutaj coś jeszcze dla was zrobić, takiego ciekawszego. Dajcie znać w komentarzu, co byście w ogóle chcieli. No weźmy na przykład, że takiego kill confirmed, nie? Wydaje mi się, spoczko, zróbmy sobie, że te dwie dyszki trzeba wrzucić. No i wydaje mi się, że spoko, nie? 19,99, musicie sobie doładować i fajny USP do zgarnięcia. Proszę państwa, no i co, w dzisiejszym odcineczku sprawdzamy sobie skrzyneczki. Lecimy z tym La Katrina Case. Jest nowy evencik, wystartował. Mamy tutaj króla wzgórza standardowo. Wrzucacie sobie po prostu waszą walutę i pniecie się w rankingu. Tutaj możemy sobie coś uszczelić. A może to, okej, okay, jakiś Pepe Bison. No i mamy tutaj handlarza bronią. Możemy naszą walutę powydawać. Ja mam aktualnie 55 tysięcy. Może sprawdźmy, co za 55 koła no tutaj wyskoczy. O, jakiś Bengal Tiger za 7 dyszek, więc jak najbardziej spoczko. No i co, proszę państwa, ja bym sobie poszedł na bitwę oczywiście z tą skrzyneczką tutaj. Ze skrzyneczką na bitwę. Balans dzisiaj mamy dość duży, więc chyba nie będę narzekał. Możemy sobie tutaj otwierać. Dobra, let's go. Imperial Dragoon. Dobra, 46, dawaj dalej. Code Redzik, czy to będzie Code Red? No kurczę, no grubo, dobra. Lecimy dalej. Tater, Mag 10, Tater, Muertosik. Też fajnie, jakby. Chociaż nie, no mogło być troszeczkę lepiej. Bullet Queen teraz może być jakiś proficik. Nie, 158, Średnio, co to ma być? Ale teraz redlining, o nie, chociaż też mi się wydaje, że nie. A nie, 242, okej, że ten Isaac jest taki drogi, ja cię kręcę, 5 dych za skina. No tutaj na pewno nie, Slate jest Bullet Rain, to tak, chociaż 185, nie ma źle. Dobra, ostatni raz i no teraz pięknie, kill confirmę, to będzie z 3 paki. 270, no dobra. Dobra, lecimy sobie na bitwy, dołączmy sobie tutaj, o tutaj widzę, że jest jakaś 150, o nie, ale skrzynek nasrany, ja cię kręcę. Dobra, coś szybszego, tutaj za 420 ziko. Chociaż nie, dobra, takie drogie to nie będziemy robić, nie przesadzajmy. Jeszcze trochę rozumu mam, więc spróbujmy sobie takiego Jima i... No i może naszą odcinkową skrzyneczkę. Wrzućmy ją sobie dwa razy, dajmy sobie ten szaret i wrzućmy sobie jakiegoś bota, no chyba, że ktoś do nas tutaj dołączy. A nie, jest jakiś Disco Star nas zbił. Zobaczmy, Disco Stara. Okej. Ej, to chyba lipa. To lipa, bo... O kurde, lipa fest. Lipa fest, bo przecież... Ja cię kręcę. Oj. Ja myślałem, że z tego Jima coś fajnego poleci, a tu trochę lipka. No dobra, ja sobie sprzedam wszystko. Niech będzie, sprzedajmy sobie tej sześciutko. Znaliśmy tu jeszcze jakąś bitwę. 153 zł tutaj jest. Dołączyłem. Oglądaj, dobra. Sprawdźmy tą bitewkę tutaj. Okej. Lubię standardowe bitwy, no powiem, chociaż że ten szaret jest mega ciekawy. Ten tryb szaret jest mega ciekawy. Zobaczmy. Dobra.
No, skrzyneczka jest tania. Skrzyneczki ogólnie są tanie, bitwa jest mega tania, więc ja tej dużo nie wymagam. Dużo tej nie wymagam, jest Hyper Beast. Dobra. Zjedliśmy go na koniec, 300 wyprawie. Zajebiście. Tutaj jest za 800, ale... Oho, dobra, tego nie przewidziałem trochę, ale dobra, niech będzie, niech będzie. Lecimy. 138 redline'a dostał. Ja ci kręcę. Dobra, to samo. Ale on ma w lepszym stanie. Nie, ja mam w lepszym stanie. No powiem wam, że jestem gnojony. Jestem gnojony i to fest, chyba że... O, ja ci kręcę. Ale mnie zgnoił gość. Oj. Dobra, to może tutaj, 420, nie. Ajajaj, teraz to mi się już pomysły pokończyły, wam powiem. Tutaj wrzućmy sobie może tutaj. Szybka bitewka tutaj wlatuje. Szybka bitewka. Okej, okay, biszkopter winning. No, teraz nie ja. Okej, okay, moje są dla kolegi. No i chyba dla kolegi, no co ja mogę powiedzieć, mam dzisiaj po prostu niefar. Dobra, chodźmy sobie, wróćmy sobie do skrzyneczki. Lecimy po 3 razy. Myślałem nad tym, żeby właśnie zrobić sobie tego boosta za 366 albo tą za 1,5 klocka. Nie wiem czy to robimy, no wydaje mi się, że pomysł jest dobry. Pomysł jest dobry tutaj na te rękawice. Na przykład jest spoko. No spróbujmy raz sobie, dwa razy, tak? Aha, dobra, no to spróbujmy sobie już 3 razy otworzyć. Dobra, niech będzie to 500. Lecimy. Zobaczmy, czy tutaj odda. No widzę, rękawic nie ma, ale jest Hyper Beast. Ale czy to nam jakoś pomoże? No średnio. Dobra, ostatni raz, żeby nie było. No i tutaj mamy, no Cyrex, ale to chyba też nie jest, nie. Oj. To żeśmy popłynęli trochę, troszeczkę żeśmy popłynęli. Mogło na tym stanąć, byłoby spoko. No to skrzyneczka fajna, no niestety nam tutaj nic fajnego nie wypadło. Okej, tutaj mortosik, ale jak na razie to troszeczkę lipka. Chyba, że teraz. No, ten King Confirmed myślałem, że będzie. No i co, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie oczywiście o moim kodziku. No i co, słyszymy się już w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!